Nie ma bardziej tajemniczego miejsca w Polsce niż Zamek Czocha na Dolnym Śląsku. Wygląda jak potężna średniowieczna warownia, ale jego największym sekretem jest to, że swój wygląd zawdzięcza pewnej przyjaźni dwóch panów na początku XX wieku i wielkim pieniądzom. Wchodzimy dzisiaj do wnętrza tajemnicy. Zastanówcie się przez chwilę, co byście sobie kupili na urodziny, takie okrągłe. Ja myślę, że Ernst Gitschow kupił sobie ten zamek w 1909 roku dokładnie na swoje 40 urodziny. Tak sobie to przynajmniej wyobrażam. Ernst Gitschow był człowiekiem, który miał nieograniczone środki pieniężne. Dorobił się w Ameryce, w Dreźnie miał duże przedsiębiorstwo tytoniowe, więc postanowił nabyć dom. Taki niewielki zameczek, który miał wtedy jeszcze barokowy dach, wyglądał zupełnie inaczej i kiedy wszedł do niego, doszedł do wniosku, że chce mieszkać zupełnie inaczej, że chce mieć zamek bajkowy, stylizowany, który będzie robił wrażenie na wszystkich, chociaż nigdy nie był to obiekt otwarty oficjalnie. Tutaj nie przychodzili turyści, tylko prywatni goście. Jeżeli masz taką zabawkę jak Zamek Czocha, to miło jest cieszyć się nią nie tylko z żoną i z dziećmi, Gitschow ma już rodzinę, ale także z przyjacielem, z kolegą, ze współpracownikiem. Dlatego pan Zamku Czocha zatrudnia do przebudowy tej budowli jednego z największych, najwybitniejszych, najwspanialszych architektów tamtych czasów, Bodo Ebharta. Bodo Ebhardt jest starszy od Ernesta zaledwie o 4 lata. Szybko się polubią, szybko się zaprzyjaźnią i wspólnie zaczynają działać, czerpiąc z tego mnóstwo radości. Pojawiają się tutaj setki robotników, rusztowania i zaczyna się gigantyczna, na ogromną skalę przebudowa Zamku Czocha, która całkowicie zmieni jego historię. Za każdym razem, kiedy Bodo Ebhardt odwiedza kolejny zamek, zawsze jego właścicielowi mówi to samo. Nie masz pieniędzy, nie masz środków, po prostu nie bierz się za remont, gdyby współcześni właściciele chcieli tego słuchać. Ale Ernst Gitschow, nowy pan na Zamku Czocha, ma nieograniczone środki finansowe. Dlatego zarówno on, jak i jego architekt mogą pozwolić sobie na pewną ekstrawagancję. Podczas przebudowy postanawiają najpierw sprawdzić, jak będą wyglądały nowe elementy. Dlatego, jeżeli chcą postawić, jak tutaj, bramę, najpierw Bodo Ebhardt po prostu buduje jej naturalnej wielkości makietę z drewna. Stawia ją tutaj, panowie patrzą, odsuwają się i mówią, nie pasuje, albo mówią, o, to będzie fajny element zamku. I w zależności od decyzji, kolejna wieża, kolejna brama powstaje. Trzeba przyznać, że Bodo Ebhardt miał fantazję. Popatrzcie, to wszystko wygląda jak z bajki, a tak naprawdę zostało wymyślone przez jednego człowieka, który uważał, że kiedy przebudowuje się zamek, należy zatrzeć różnicę pomiędzy tym, co stare i co nowe, ale trzeba pamiętać również o tym, że przebudowa rzeczywiście się odbyła. Dlatego w różnych miejscach Bodo Ebhardt zostawiał swój znaczek B. Dzięki temu wiemy, gdzie zostały włożone nowe elementy. Kropką nad i był dwuspadowy dach oraz najbardziej tajemniczy element w całym zamku – tajne przejścia. Niełatwo otworzyć te drzwi. Ależ
tu jest pięknie. Normalnie do zamku wchodzi się głównym wejściem przez most na Fosie, natomiast ja skorzystałam z jednego z bocznych przejść. Bodo Ebhard zaprojektował podobno około 40 takich łączników, tajnych, sekretnych przejść pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. W jakim celu powstały? To miało być przecież prywatne mieszkanie. Mogłam wejść do biblioteki głównym wejściem, ale postanowiłam skorzystać z tego sekretnego, tajnego, które prowadzi prosto z dziedzińca. Zobaczcie, wystarczy je zamknąć, żeby ściana wyglądała po prostu jak regał z książkami. Nikt się nie domyśli, że jest tutaj przejście. Biblioteka ma jeszcze jedną tajemnicę. Weszłam od strony dziedzińca, natomiast trzeba się rozejrzeć i poszukać kolejnego przejścia. Najlepiej zrobić to patrząc na podłogę, ponieważ ona zaczęła się troszeczkę wybrzuszać i dokładnie teraz widać, gdzie mogą znajdować się takie tajne przejścia. Widać tutaj ślad, więc spróbujemy. Półka. To nie jest łatwe dla kobiety. Te przejścia są naprawdę ciężkie. Twarda półka. Jest. Możemy wejść do środka. Pytanie tylko, czy na górę? Najpierw spróbujemy na dół, dlatego że widzę, że jest tam coś otwartego. Tak, chyba nam przygotowali już takie drzwi. Są potężne, ciężkie i jesteśmy w sali marmurowej, jednej z największych komnat w zamku Czocha, w której jest kolejne przejście, ale gdzie? Tego dzisiaj nie zdradzę. Nie ma drugiego takiego zamku, w którym byłoby tyle sekretnych przejść. Rozejrzyjmy się tutaj. Trzeba patrzeć na podłogę, żeby zorientować się, gdzie może być następne wejście. Ono prowadzi stąd do podziemi. Natomiast ja pójdę znowu do tego korytarza, żeby zobaczyć, co jest na górze. Jedna z teorii mówi, że po to powstały te przejścia, ponieważ Bodo Ebhard chciał odtworzyć średniowieczną substancję zamku i po prostu powtórzył to, albo w jakiś sposób zmodernizował to, co kiedyś tutaj było. Ale to jest jedna z teorii. Zobaczymy, jak naprawdę było. Weszłam przez ścianę, jestem w pokoju Anny Marii na pierwszym piętrze zamku Czocha. Jest również druga teoria dotycząca tych wszystkich tajnych przejść. Mówi ona, że Bodo Ebhard, który był masonem i należał do loży Zum Pegasus w Berlinie, chciał przemycić troszeczkę wolnomularskich idei podczas projektowania wnętrz zamku Czocha. Czy to prawda? Nie wiemy. Z całą pewnością właściciel zamku, Ernst Gitschow, kiedy chciał z biblioteki przejść do swoich prywatnych apartamentów, korzystał szybko z tych tajnych przejść, a potem wychodził kolejnym, które też znajduje się w ścianie. No i tak, z sali Anny Marii wychodzimy kilkadziesiąt metrów pięknymi krużgankami, które zostały również dobudowane na początku XX wieku przez Boda Ebharda, i dokładnie idę do łazienki, przejście przez łazienkę, a potem do sypialni Gitschowa. Ten zamek mnie fascynuje. Kolejne przejście, tym razem przez łazienkę, bo jest też trzeci pomysł na to, dlaczego powstały te wszystkie ciągi komunikacyjne, ale o tym w zamkowej garderobie. Tutaj w ścianie widać kolejne drzwi. One prowadzą do korytarzyka. Po co?
po to, żeby służba nie wchodziła do prywatnej sypialni, tylko od razu tam, gdzie ma pracę, czyli do garderoby. Ale ten zamek, przebudowany na początku XX wieku, ma jeszcze więcej tajemnic. Nie tylko same przejścia, tak jak mówiłam. Miało być ich 40, znamy ich bardzo mało, ale każda ściana ma tu jakiś sekret. Wystarczy otworzyć kolejne drzwi, żeby znaleźć się w absolutnie magicznym pomieszczeniu. To pokój lustrzany, w którym w garderobie można było obejrzeć się ze wszystkich stron. Podobno w takich miejscach straszy. I tak z Ernestem Giczowem dotarliśmy w końcu do jego prywatnych apartamentów, do jego rodzinnej sypialni, w której stoi to słynne łoże z baldachimem. Legenda mówi, że dawno, dawno temu poprzedni właściciele Czochy, którzy byli troszeczkę łobuzami, kiedy spędzili noc z piękną kobietą w tym łożu, nad ranem znudzeni, otwierali zapadnie, pociągali i ta kobieta wpadała do zapadni, a właściciele szukali kolejnej wybranki. Dlaczego opowiadam akurat teraz tę legendę? Ponieważ bardzo wiele osób sądzi, że to jest właśnie to średniowieczne łoże. A tak naprawdę ono powstało na początku XX wieku, kiedy Ernst Giczow i Bodo Ebhardt całkowicie zmieniali ten zamek. Obydwaj przeszli do historii. Giczow marzył o tym, żeby zamek zobaczył cesarz, ale cesarz nigdy tu nie dotarł. Być może dlatego zostawił dla kolejnych pokoleń jeszcze mnóstwo tajemnic i skrytek. Jeżeli odwiedzicie Zamek Czocha, to przekonacie się, że tylko w tym pomieszczeniu są jeszcze różne sekretne miejsca. Jest jeszcze coś, co jest tajemnicą. Nieprawdopodobny szklany, właściwie lustrzany pokój. Trudno mi to utrzymać, w którym widzicie, jak wszystko dookoła. To pokój lustrzany, w którym w garderobie można było obejrzeć się ze wszystkich stron. Podobno w takich miejscach straszy. Może być?